CryptoMasters przedstawiają. Witam wszystkich serdecznie, Karol z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was, tak jak Wam mówiłem, z filmem na temat stajkowania tokenów Cardano, kryptowaluty Cardano. Tak się składa, że wszystkie portfele testnetowe do zarabiania, do stajkowania są już dostępne do pobrania, oraz na wszystkich już możemy uruchomić nasze stajkowanie. Pierwsze co przyszło mi na myśl, czy Dużo jest chętnych na stajkowanie cardano i wymienianie się opinią na temat stajkowania, na temat staking pools. Może utworzymy własną, własny staking pool? Co o tym sądzicie? Jeżeli jesteście za tym, żeby utworzyć taką grupę na Facebooku, na Discordzie, Telegramie, dajcie znać w komentarzach pod tym filmem to utworzymy taką grupę, zbierzemy jak najwięcej osób. Pamiętajcie, że wtedy to my będziemy mieli większą władzę nad tym, ile będziemy zarabiać i jak dużo osób. Będzie mogło być delegowanych do naszej puli. To są takie luźne moje przemyślenia. Ja i tak będę z tego korzystał, niezależnie od tego, czy będzie taka grupa, czy nie będzie. Ale fajnie by było mieć taką polską społeczność Cardano, gdzie będziemy się spotykać, będziemy wymieniać się opinią, będziemy rozmawiać na ten temat. I na pewno zwiększy to naszą siłę w sieci Cardano. Zanim zacznę omawiać, to przypominam, że wszystko co zobaczycie w tym filmie to nie jest porada inwestycyjna. A jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie, to musicie mieć na uwadze za każdym razem. Oraz przypominam Wam o poradniku kryptowaluty dla początkujących mojego autorstwa. Znajdziesz w nim wszystkie pytania i odpowiedzi, które na początek na pewno bardzo Ci się przydadzą. Link do tego poradnika znajdziesz oczywiście w miejscu na opis pod tym filmem. Jest to dosyć obszerny poradnik, który tłumaczy od początku co to są kryptowaluty, blockchain, główne zagadnienia ze świata kryptowalut, jak i również rejestracje na giełdach, zakładanie portfeli kryptowalutowych. Także uważam, że taki poradnik może być naprawdę bardzo pomocny. Zatem przejdźmy teraz do stajkowania, o którym powiedziałem na samym początku. Jeżeli nie wiesz na czym polega stajkowanie na Cardano, jeżeli nie brałeś udziału w Snapshocie lub nie miałeś swoich tokenów na portfelu Dedalus lub Yoroi, to zapraszam cię do obejrzenia tego filmu Staking Cardano. Zarabiaj zatrzymanie Cardano. Ja tu omawiam wszystkie kluczowe kwestie, które powinieneś wiedzieć, jeżeli chcesz stakeować tokeny Cardano. Może tyle na temat ogłoszeń parafialnych. Przejdźmy teraz do strony jaką jest stakingcardano.org. Zostawię wam link do tej strony w miejscu na opis pod tym filmem. Pamiętaj, że jeżeli będzie podobał ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji oraz kliknij ten dzwoneczek, żebyś otrzymywał na bieżąco powiadomienia o nowych filmach. I tak, jak już powiedziałem, przechodzimy na stronę stakingcardano.org i mamy wszystko na temat stajkowania, co tylko chcielibyśmy wiedzieć. Pokrótce opowiem, co na tej stronie się znajduje, ale wiele rzeczy macie już w tym filmie, który pokazałem. Jak obejrzycie sobie ten film, to raczej wszystko już powinniście wiedzieć. A więc tak, na tej stronie mamy informację, że Shelly Testnet jest już uruchomiony. Jeżeli chcesz otrzymywać na bieżąco informacje od Emurgo na temat postępów Shelly, to zostawiasz tutaj swój adres e-mail oraz będziesz dostawał na skrzynkę pocztową wszystkie informacje. Teraz tak, zejdziemy trochę niżej i możemy przeczytać, że portfele do zarabiania są już dostępne. I jeżeli w Snapshocie, który miał miejsce 29 listopada o 12 czasu UTC miałeś swoje tokeny Ada na Dedalusie bądź Yoroi. Przypominam, nie mogły być one na portfelach sprzętowych, takich jak Ledger czy Trezor, teraz możesz przywrócić tamtą ilość swoich tokenów na testnecie i utworząc się tak jakby tokeny na testnecie takie testowe. Ale pamiętaj, że zarabiał będziesz prawdziwe tokeny. I na tych portfelach możesz stekować, bądź też utworzyć własny stake pool. Jak zejdziemy trochę niżej, to możemy zobaczyć dwa takie odnośniki. Czy chcesz stekować swoje tokeny, czy chcesz uruchomić stake pool? My chcemy stakeować, ponieważ uruchomienie stake pool nie jest takie proste, tu trzeba mieć trochę pojęcia na temat programowania, ja się tym nie będę zajmował. A jeżeli Wy się zajmujecie, to może zostawcie nazwę swojego stake pool w miejscu na opis pod tym filmem. A zobaczymy, czy opłaca się u Was stakeować nasze tokeny ADA. Wchodzimy i jesteśmy na głównej stronie stakeowania poprzez delegowanie. Tu jest cały opis, na czym to dokładnie polega, i jak możemy tu przeczytać, to delegowanie mniej więcej jest takim procesem, że jeżeli posiadasz tokeny ADA i chciałbyś na nich zarabiać, a nie za bardzo znasz się bądź nie chcesz się uruchamiać węzła to możesz przekazać swoje oddelegować swoje tokeny do osoby która takie rzeczy potrafi, która ma ochotę takie rzeczy robić i po prostu uczestniczyć w jego stajkowaniu za co, za co ty będziesz otrzymywał nagrodę i mamy wyraźnie tu zaznaczone że chociaż jest to sieć testowa nagrody Ada za, ten, za to delegowanie są rzeczywiste i będą, i będą mogły zostać przeniesione do sieci głównej po zakończeniu tej fazy Testnet. I bardzo fajna wzmianka, aby zapewnić uczciwe i pomyślne długoterminowe działanie systemu. Input/Output Hongkong zastrzega sobie prawo do ograniczenia nagród. Także w każdej chwili możemy zostać ograniczeni, ale zobaczymy, jak to będzie. To, jak zejdziemy sobie trochę niżej, to możemy zobaczyć, że już mamy dostęp do portfeli, na których możemy stejkować. Jest to pierwszy Dedalus dla testnetu na Windows, na Mac OS oraz na Linuxa. Tutaj wam trochę nie pomogę, bo niestety nie korzystam z Dedalusa. Moim zdaniem ten portfel jest totalnym niewypałem całej społeczności Cardano. I nie po to oni wypuścili taki genialny portfel, jakim jest Yoroi, żeby dalej męczyć się z tym Dedalusem. A jeżeli ktoś z Was chce stejkować i ma swoje tokeny na Yoroi, to zapraszam do obejrzenia tego filmu. Tutaj wszystko Wam opowiem. A uwierzcie mi, nie jest to skomplikowane. Zejdziemy trochę na dół. I tutaj mamy heroi do Firefoxa, do Chroma, App Store i Google Play. Nie wiem czy do App Store już działa, ponoć ma nie być w ogóle. No jest jednak. Jest już do App Store, jeszcze wczoraj nie było. Eee, nie można było przejść na tą stronę, ale on chyba, na nim chyba nie będziemy mogli kopać, dlatego ja postanowiłem zrobić to na wtyczce Google Chrome. Żeby było łatwiej, nawet w dużo w społeczności... Kardano o tym, o tym się mówi, żeby najpierw usunąć starą wtyczkę i dopiero później zainstalować nową wtyczkę Chrome, bo ta może się nie zaktualizować. Ja swoją usunąłem bardzo szybko. I tutaj, oto, klikamy sobie, żeby pobrać wtyczkę Google Chrome, i do Google Chrome. Otwiera nam się strona oczywiście Chrome Web Store. Dolej do Chrome. Oczywiście. Sprawdzam, pobieram. Pamiętajcie, żeby tu było napisane Shelley Testnet, bo to właśnie na tym portfelu możemy stajkować. Na normalnym portfelu Joro niestety nie możemy testować. ponieważ jest on na mainnecie. Rozszerzenie zostało dodane. Teraz uruchamiamy z paska u góry, odpala nam się portfel. Tu mamy języki do wyboru. Jeszcze wczoraj był tylko jeden, a dzisiaj już popatrzcie, jak dużo jest języków. Bardzo szybko im się udało języki dodać. Dajemy angielski kontynuujemy. Tutaj zaznaczamy oczywiście warun warunki umowy, kontynuujemy. No i dajemy restore wallet. Ja wybrałem przywrócenie swojego portfela za pomocą 12 słów. I tak jak tutaj widzimy, wpisujemy nazwę. Swojego portfela 12 słów, które pozwolą nam przywrócić nasz portfel. Oraz wybieramy nowe hasło, którym będziemy mogli się logować do portfela Yoroi. Tu co ważne, sprawdźcie sumy kontrolne czy zgadzają się i z Byrona, i z Shelly wallet upgrade i tutaj wyskakuje nam taka informacja, że był właśnie snapshot i chcesz sprawdzić, czy wziąłeś udział w tym snapshocie i sprawdzenie balansu na testowej sieci Shelly. Oczywiście tutaj klikasz check, jest sprawdzanie upgrade'u jest oczywiście wyskoczyło, ile jest Twoich ADA na koncie, jaka będzie opłata za przetransferowanie. Pamiętajcie, że to jest przetransferowanie tych tokenów ze snapshotu. To nie jest przetransferowanie Twoich prawdziwych tokenów, które masz na portfelu. Także Twoje prawdziwe tokeny zostają na portfelu, a to jest przetransferowanie tylko tokenów tych, tak jakby odbitych, skopiowanych, które miałeś w snapshocie podczas snapshotu. I tu oczywiście dajemy transfer. Trzeba środki przetransferować do Portfela, który umożliwi ci stajkowanie i tutaj dosyć nieciekawa sytuacja. Sieć jest bardzo zmęczona. Ja czekam już ponad godzinę, długo, długo ponad godzinę żeby te tokeny moje w końcu przyszły. Wszystko tutaj nagrywam wam na bieżąco, ale no niestety tu muszę przerwać, poczekać, aż te tokeny w końcu mi się pojawią na tym portfelu, który umożliwi mi zarabianie i dogram wam resztę filmu. Co tutaj mogę Wam tylko pokazać, co jeszcze znajduje się w tym portfelu? Delegation, wchodzimy sobie w delegation i widzimy wszystkie stake poole, do których możemy się przyłączyć. Razem z procentowym odniesieniem do nagród, kosztów oraz opłat, jakie musi ponosić dany stake pool, i raczej jakie Ty musisz ponieść, żeby przystąpić do takiego. Pamiętajcie, co jest najważniejsze, to co trzeba wybrać, to. To tutaj po lewej stronie nagrody jak największe, a koszty oraz opłaty transakcyjne jak najmniejsze, żebyście jak najwięcej zarobili. W każdym stake pool mamy odniesienie do ich stronki, żeby wejść, przeczytać mniej więcej o osobach, które założyły ten stake pool. Nie za wiele tutaj jest, ale jakieś główne instrukcje, które też na pewno nam się przydadzą, możemy sobie tutaj przeczytać. Także no nic, ja czekam dalej, aż te Tokeny ADA mi dojdą na mój portfel i jak tylko dojdą, dogrywam film, wrzucam Wam go od razu na kanał, żebyście mogli oglądać i zaczęli zarabiać prawdziwe tokeny ADA. No nawet nie wiedziałem, że potrwa to tak długo, bo... Powiem Wam szczerze, że 45, ponad 45 godzin siadam z powrotem do komputera i dopiero teraz mam swoje tokeny ADA na portfelu Yoroi Shelly Testnet, tak jak tu możecie zobaczyć. Tu jest mój balans ADA, tu jest również widoczny, jest jedna transakcja, tylko w końcu się udało, walczyłem na Telegramie, też dużo pisałem z nimi, z tymi adminami i... i i ambasadorami, ale nie za dużo mogłem się dowiedzieć, cały czas tylko, że sieć jest przeciążona i że dużo osób ma te problemy, bardzo dużo osób się skarżyło. Na Dedalusie już wczoraj uruchomili stajkowanie, nie wiem jak to zrobić na Dedalusie, ale można to zrobić. Już kolega z forum Fila Koniecznego uruchomił stajkowanie na Dedalusie i udało mu się to z powodzeniem. Tak jak mówiłem zostawię Wam link do tej strony w miejscu na opis pod tym filmem. I tu jak zjedziecie sobie na dół pod tymi miejscami do pobrania Dedalusa, jest do pobrania instrukcja. Krok po kroku, jak uruchomić stajkowanie na Dedalusie. Wejdźcie sobie, ja nie, nie mam nic na Dedalusie i nie będę tego teraz sprawdzał. Tutaj niestety wam nie pomogę. Co ja mogę wam polecić, moim zdaniem, dużo lepiej jest, na Euroi przesłać tutaj tym oto przyciskiem swoje. Saldo z Dedalusa na Joroi, bo Joroi jest dużo łatwiejszy, dużo mniej waży, jest dużo mniej skomplikowany i nie po to utworzyli oni nowy portfel, żeby wszyscy korzystali z tego starego. Ja nie korzystam z Dedalusa, wydaje mi się on niedopracowany i wydaje mi się, że on dopracowany już nie będzie. Wtyczka Joroi jest w zupełności wystarczająca, jest bardzo intuicyjna i tutaj nic nie trzeba kombinować. Widzicie, masz center, Receive, dashboard, delegation. I tak dalej, i tu nic więcej nie ma na tym portfelu, dlatego polecam Wam korzystanie z YOROI. Jeżeli jednak będziecie chcieli stekować na Dalusie, tak jak mówię, tutaj macie instrukcję krok po kroku. Jeżeli nie znacie angielskiego, łatwo sobie można przetłumaczyć to kopiując do tłumacza Google. Większość powinni się zrozumieć, a nawet nie trzeba tego tłumaczyć, bo jest to tak intuicyjne również, że, że po prostu w miarę, w miarę ze zrozumieniem to przeczytać. I raczej nie będziecie mieli problemu z uruchomieniem tego stejkowania na dedalusie. Także wróćmy do JOROI. Jak to wygląda na JOROI? Fajnie, że tu jest pokazane, że o 12.14 p.m. dostałem transfer swojej ady. Jednak to nie bardzo była 12.14 p.m., ponieważ ja sprawdzałem niecałą godzinę temu. To była jakaś 15, powiedzmy 16 godzina czasu polskiego. Dzisiaj jest czwartek. I tych tokenów jeszcze nie było, a teraz mi pokazuje, że od 12 niby już mam. Nie, dostałem je dopiero teraz. Musiałem cały czas odświeżać, przeinstalowałem tą wtyczkę i tak dalej, i tak dalej. Ale, ale widzę, że już to naprawili. Dobra, jak już mamy swoje wirtualne, pamiętajcie, że to są wirtualne to nie są prawdziwe tokeny. Prawdziwe tokeny są na naszym portfelu, na naszym portfelu Yoroi, bądź na naszym portfelu Dedalusie, na Mainnecie, czyli na sieci głównej, i tam te tokeny możemy sobie teraz wysyłać, gdzie chcemy. A te tokeny tutaj zostają. One są wybite fikcyjnie na testnecie. Przechodzimy sobie w delegation simple, co oznacza proste, jak dobrze wiecie. Również macie tutaj instrukcję, jak to zrobić, jak zacząć stakeować. I tu, oczywiście, strona cały czas sama się odświeża. Co mi się dosyć nie bardzo podoba, ale wydaje mi się, że to jest po prostu to, że te, że te staking pools one są po prostu ruchome i albo się aktualizują, albo po prostu coś tam w nich się zmienia i tak dalej, i tak dalej. Wczoraj jeszcze tutaj w nagrodach było procentowo, dzisiaj już jest, widzę tokenowo w tokenach ADA. Nie wiem, od czego to za bardzo zależy. Wydaje mi się, że to jest od tego, od balansu moich tokenów ADA, że po prostu tyle będę zarabiał. I tak jak mówiłem Wam wcześniej, tutaj jest cost oraz fee. Są to koszty oraz opłaty, które musi ponieść staking pool, aby funkcjonował. I można powiedzieć, że jeżeli przystąpisz do tego staking pool, to jest, są, też, są to też Twoje koszty, ponieważ Ty będziesz musiał to opłacić. To znaczy, nie będziesz musiał opłacić, tylko właściciel danego staking pool najpierw opłaca wszystkie koszty, a później dopiero rozdziela tokeny ADA jako nagrody. Także to trzeba mieć na uwadze, przy wyborze odpowiedniego staking pool, musimy mieć na uwadze jak największą ilość zarabianych ADA oraz jak najmniejsze koszty oraz opłaty. Tu nie będę się za bardzo skupiał na tych danych, ponieważ sam dopiero będę testował to. O widzicie, tutaj już zjedziemy, już jest 1% opłat, tutaj było 0%. Pamiętajcie, że ważne jest, żeby zmieniać co jakiś czas te staking pools, ponieważ im więcej ludzi przystępuje do jednego, bo ma on bardzo ciekawą ofertę, tym wyższe później są opłaty. Tak? Te staking pools możemy sobie również posegregować. Ja sobie posegregowałem na od revenue, czyli od obrotu, ponieważ na początek chcę wybrać jakiś sprawdzony staking puls, który jest już funkcjonujący i ma dosyć duży obrót, żeby nie było jakiejś skuchy. I znowu oczywiście musi się odświeżyć. Co chwilę wyskakuje taki komunikat, jeżeli macie jakiś problem z internetem bądź oni mają jakiś problem z siecią. Także przychodzimy do stakowania, do delegacji moich tokenów Ada. Mam 2190 wirtualnych tokenów Ada na testnecie i wybieram sobie pierwszy lepszy staking pool do stakowania. Także klikamy tutaj delegate. I na początku mamy informację, że możemy delegować swoje tokeny tylko do jednego staking pool. W jednym czasie możemy przełączyć na inne staking pole w każdym czasie, w każdej chwili, oraz możemy anulować naszą, nasze stakingowanie w dowolnej chwili. Nazwę staking pool przystępuje do tego hash tego staking pool. Kwota jaką przeznaczam, tak, oczywiście, tutaj nie można nic nawet zmienić, także nie możemy sobie wybrać, po prostu idziemy na maksa i wpisujemy hasło swoje oraz delegate. Mamy sukces. Przechodzimy dashboard page i zobaczymy, co tu będzie się działo. Co jest ważne, nagrodę otrzymujemy za każdym razem, kiedy zostanie zamknięta kolejna epoka. Znowu informacja na temat tego, że strona zostanie zaktualizowana, kiedy transakcja tokenów do staking pool zostanie potwierdzona. No, po około dwóch godzinach transakcja została potwierdzona. Mam wysłane moje wszystkie tokeny ADA na staking pool. I tu niby nic się nie zmieniło. Możemy sobie zobaczyć tylko opłaty zapłaciłem: 0, 80 tokenów ADA z adresu takiego na adres taki, certyfikat stake delegation. Ponad 3000 potwierdzeń transakcji oraz ID transakcji. I teraz, kiedy wejdziemy sobie w dashboard. Mamy już widoczne moje tokeny, które są postawione na stajkowanie. Jest to 2189, bo tak jak mówiłem, 80 zapłaciłem za opłaty transakcyjne. Do końca kolejnej epoki zostało 54 minuty i tu możemy zobaczyć, że następne nagrody będą 21 grudnia o 7.13 pm. Oraz informacje, że pierwsze nagrody są wolniejsze niż później następne. Tak jak mówiłem, każde nagrody później mają być przyznawane wraz z zakończeniem epoki. Co tu jeszcze możemy zobaczyć? Full description. Są to ogólne informacje tego staking pool, takie jak fee, jaki mają ticker, profit i tak dalej i tak dalej, dlaczego wybrać. Także dosyć ciekawie to wszystko wygląda. Nic więcej nam nie pozostało, jak tylko czekać. Niestety muszę czekać do 21 7 wieczorem na to, żeby zobaczyć ile Otrzymałem pierwszych tokenów Ada, ale oczywiście poczekam, zostawię swoje tokeny, niech się dalej stajkują i zobaczymy co z tego będzie. Dajcie znać, czy będziecie stajkować swoje tokeny Ada. Widziałem, że ostatni film mój na temat stajkowania Cardano obejrzało dosyć dużo osób, także mam nadzieję, że dosyć dużo osób z Was też będzie stajkować Cardano. Dajcie znać, czy stajkujecie, jaki wybieracie staking pool. I czy może chcielibyście, abyśmy utworzyli jakiś kanał na Discordzie bądź Telegramie na temat staking pools? Będziemy wymieniać się opinią, przeglądać. Może utworzymy jeden własny? Zapraszam do komentowania. Jeżeli podobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze naszego kanału, to zapraszam do subskrypcji. Oraz naciśnij ten dzwoneczek z prawej strony, żebyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. A tymczasem, dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.